14 maja w kościele pod wezwaniem Chrystusa Sługi w Leszczydole Nowinach miała miejsce podniosła uroczystość. Ksiądz proboszcz Jan Soliwoda odprawił uroczystą mszę świętą. Odbył się apel poległych, złożono kwiaty. Zaproszeni goście i mieszkańcy wioski obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez naszych uczniów. Obecny był poczet sztandarowy naszej szkoły, a inne okoliczne szkoły wystawiły swoje. Była to żywa lekcja historii, nie tylko tej lokalnej. Organizatorem corocznej majowej uroczystości był Światowy Związek Żołnierzy AK, Okręg Warszawa Wschód. Była ona poświęcona poległym, pomordowanym i zmarłym żołnierzom września 1939 roku, ofiarom zbrodni sowieckiej 1940 roku oraz pamięci żołnierzy niezłomnych. Jednak w sposób szczególny żołnierzom AK obwodu Rajski Ptak, formacji działającej na naszym terenie. Lokalnym wojennym bohaterom poświęcona jest tablica, która znajduje się w kościele. Pod tą tablicą pan dyrektor Krzysztof Ochmański z przedstawicielami uczniów złożyli kwiaty. Uczniowie przygotowali i zaprezentowali kombatantom, ich rodzinom, licznie przybyłym gościom, uczniom, nauczycielom piękną część artystyczną. Uczniowie przy akompaniamencie gitar śpiewali wojenne pieśni i czytali patriotyczne utwory. Do wspólnego śpiewu włączali się przybyli goście. Wystawiony zwykły leśny krzyż oddawał hołd wszystkim poległym, szczególnie tym bezimiennym, o których tylko szumią sosnowe bory Puszczy Białej. Maciek Wiśniewski, Ola Godleś i Kasper Szymański ten właśnie krzyż i znicze umieścili przed pamiątkową tablicą. Uczniowie ubrani byli w stroje z czasów wojny i okupacji. Dawid Stosio, Krzysztof Kamiński i Wiktor Mikołajczyk wcielili się w rolę żołnierzy oddziału wojska. Wiersze przedstawili Anna Sitek, Wiktoria Brejt, Weronika Budzyńska, Maciej Gierek, Olga Świeżak, Amelia Piecychna. Pieśni Ojczyzno Ma, Modlitwa AK, Hej Chłopcy, Rozkwitały Pąki i Dziewczyna z Granatem zaśpiewał niezawodny chór i zespół gitarowy w składzie Sylwia Grzegorczyk, Zuzanna Gąsiewska i Karolina Zięba. Nad realizacją nagłośnienia czuwali Przemysław Zięba i Patryk Wiśniewski.
Uczniowie nasi mieli niecodzienną okazję uczestniczyć w żywej lekcji historii. Podczas niej uświadomili sobie, że trudno budować przyszłość bez znajomości przeszłości.